Witam, nazywam się Krzysztof Lewandowicz, jestem specjalistą od stóp i akupresury stóp. Za chwilę pokażę kilka innych jeszcze, bo niektóre pokazywałem i będę pokazywał ćwiczeń, które pozwolą rozciągnąć nam stopy, nogi, ścięgna, szczególnie przednią część stopy, przedstopie, przy której tworzą się charakterystyczne, nieprzyjemne schorzenia takie jak bóle stóp, drętwienia i sztywnienia palców oraz poduch. Przedstopi pod spodem. Jest to bardzo uciążliwe i bolące schorzenie. Należąco w podporze przodem, tak jak do pompek, i należąco płasko pokażę kilka ćwiczeń, które należałoby robić sobie na dywaniku. Przed tym jeszcze dodać do tego krążenie rąk, dłoni, w ten sposób jak pokazuję, uciskanie, uginanie, rozciąganie palców, bo ma to też związek według 5000 tradycji nauki akupresury, ma to też duże znaczenie dla poprawy tych samych części w stopach, czyli zasada lustrzanego odbicia. A zatem do dzieła. Kilka ćwiczeń uciskania dłoni, rozciągnięcia palców i poduch, bo u rąk też mogą być usztywnione. One mogą się najpierw usztywnić u rąk, a później oczywiście z czasem zejść na stopy w negatywnym pojęciu, albo odwrotnie, od stóp przyjść do dłoni, a zatem ćwiczenie rąk ma wpływ również na stopy, rąk i dłoni w tym wypadku. Za chwilę te ćwiczenia.